ubiegłym tygodniu oddano do użytku fragment wyremontowanej ulicy Przemysłowej od torów do skrzyżowania z ulicą Szkolną w Bolszewie. Ulica Szkolna, stanowiąca własność gminy Wejherowo, została w całości wyremontowana w zeszłym roku na zlecenie Urzędu Gminy. Najbardziej zdewastowany był odcinek łączący miejską i gminną część drogi. To nie jedyne drogowe przedsięwzięcia w tym roku. Władze miasta konsekwentnie realizują kompleksową modernizację powierzchni asfaltowych. Znajdujemy się na ulicy Przemysłowej, tutaj już prawie przy granicy miasta, gdzie nawierzchnia była w fatalnym stanie i tutaj położono nowy dywanik, praktycznie nową jezdnię na odcinku ponad 230 metrów. Łącznie w całym Wejherowie wykonaliśmy prawie 800 metrów nowej jezdni, można powiedzieć. Także na ulicy Necla, na tym odcinku bliżej Gryfa Pomorskiego, na ulicy Harcerskiej, 12 Marca, Rybackiej. I kosztowało to budżet miasta 480 tysięcy złotych. W tym roku, jeżeli pogoda na to pozwoli, chcemy jeszcze wykonać duży zakres prac na ulicy Chopina, na odcinku za szpitalem. Ulica Przemysłowa to obok Krajowej Szóstki podstawowa trasa łącząca miasto z gminą. Stanowi ważny trakt komunikacyjny nie tylko dla pojazdów osobowych, ale również dla autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji.